Terlecki nazwał Nitrasa pajacem. Sejm odrzucił w środę wniosek Koalicji Obywatelskiej o odwołanie wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Obrady prowadził wówczas wicemarszałek Ryszard Terlecki PiS. Rzeczywiście trochę mnie poniosły nerwy, ale muszę zauważyć, że pan Nitras jest takim trefnisiem Platformy, przez całą wczorajszą sesję przeszkadzał, przerywał, dowcipkował. I każdego może wyprowadzić z równowagi. Mi się to też zdarzyło. Ale uważam, że klub powinien jakoś dyscyplinować swoich posłów. Jeśli Nitras pozwie Terleckiego, nie będzie to jego pierwsza potyczka sądowa z kierownictwem Sejmu za rządów PiS.